Halo, halo, dzień dobry, kochani. Przybywam z kolejnym tematem w zakresie lęku. Nie bez powodu pojawiam się tutaj w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, tak naprawdę cały czas napędzając tą machinę mówienia więcej i zgłębiania lęku z kilku powodów, z kilku bardzo prostych powodów, ale tak naprawdę, kiedy zaczniemy się w nie zagłębiać, to możemy spędzić mnóstwo czasu eksplorując je. I odkrywając siebie na nowo, co jest oczywiście bardzo pięknym, ale też intensywnym procesem. Natomiast jeżeli chodzi o te moje powody, to przede wszystkim powodem jest to, cześć Danusia, cześć kochani, cześć Edytka, dzień dobry, cześć Moniczka. Wielu z Was już wie, 18 września startuje mój najnowszy program Od lęku do zaufania, czyli całkowite jakby przekierowanie uważności na to, co jest naprawdę najważniejsze, czyli na to, jak wychodzić z lęku, czyli z tego, co stoi u podłoża naszego braku spełnienia, naszej pustki i wszystkich innych dysfunkcji i okoliczności, które są dla nas niekomfortowe, niekomfortowych odczuć i różnych z takich niesprzyjających życiowych scenariuszy, i jak wchodzić w przestrzeń zaufania, ale zaufania. Nie tyle takiego, że ja wchodzę w swoją, cześć Bożenka, że ja wchodzę w swoją odwagę i z odwagą wchodzę w różne życiowe obszary, nagle, nie wiem, zapisuję się na skok ze spadochronu, czy nawet odważam się, żeby zmienić pracę, do której już się przymierzałam od dłuższego czasu, czy występuję publicznie, pomimo tego, że lęk mnie paraliżuje. To są wszystko oczywiście przepiękne, ogromne często akty odwagi. I jak najbardziej one się zawierają w tym wchodzeniu w życie, w zaufania i z odwagi, i z przepływu, i ze swobody. Ale ja w swoim programie, ponieważ droga od lęku do zaufania jest moją życiową drogą, ja myślę, że ona jest drogą każdego z nas, ale mnie to jest takie szczególnie bliskie, ponieważ ja na każdym poziomie byłam nasycona lękami, które przejawiały się zarówno w moim ciele, jak i w psychice, na poziomie emocjonalnym i bardzo utrudniały mi życie przez większość mojego życia. I widzę, jak bardzo ważne jest przy chęci transformacji jakiejkolwiek życiowej sfery, żeby zacząć przyglądać się tym lękom i zacząć z nimi pracować, uczyć się z nimi obcować, wychodzić poza nie, ale nie tylko na tym poziomie, o którym wcześniej wspominałam, czyli właśnie wchodząc w te akty odwagi, które są jak najbardziej ważne, ale ja ci powiem, że ja zawsze myślałam, że to jest właśnie to, że to jest wychodzenie poza lęk, że to jest tylko to. I ja to robiłam. Ja to robiłam już od wielu, wielu, wielu nastu lat. Odważnie, pomimo lęku, czułam ten lęk całą sobą, ale zmieniałam ciągle pracę, szłam za czymś nowym, przenosiłam się, mieszkałam większość życia za granicą, przenosiłam się z dzieckiem pod pachą, odchodziłam ze związków, wychodziłam, miałam rozwody, przychodziłam, robiłam te różne rzeczy, przenosiłam się w inne miejsca za granicę i to było, i też skakałam ze samolotu z wysokości 4000 metrów. Także robiłam te wszystkie rzeczy. I w pewnym sensie dawało mi to poczucie, że jestem taka odważna, taka przebojowa, ale ja wiedziałam, że to nie jest do końca to. Wiedziałam, że pomimo tego, że pozornie na zewnątrz jestem przecież taka odważna i tyle tych rzeczy robię i wiąże się to z podziwem innych osób i z uznaniem, bo to były często duże rzeczy, to jednak czułam, że w sobie tak naprawdę jestem skulona i nie rozpoznaję dalej wielu warstw lęków, które są tak skrzętnie gdzieś tam pochowane, zakamuflowane, w ogóle nietykane. I czułam pod skórą, że one tak naprawdę blokują mnie przed tym, co jest dla mnie najważniejsze i przed tym, co wymaga największej porcji odwagi i zaufania do życia, i tym czymś jest bycie prawdziwą. Dlatego, że o wiele łatwiej, w moim doświadczeniu przynajmniej, jest zmierzyć się z lękiem typu boję się wysokości i idę skoczyć na bungee albo wskoczyć ze spadochronu, niż wejść w lęk pokazania siebie taką, jaka jestem prawdziwa. Tak przynajmniej było zawsze w moim doświadczeniu. Dla mnie lęk przed pokazaniem siebie, przed wyrażeniem siebie, był tak ogromny i tak bardzo przez tak wiele lat nie potrafiłam go obejść, że zaczęło to się również przejawiać na poziomie mojego gardła, mojej czakry gardła, w mojej tarczycy, której już w tym momencie nawet nie posiadam fizycznie, ponieważ wiele zmian też tam na poziomie fizycznym zachodziło, które były, no po prostu już zamanifestowały się też fizycznie w moim ciele i tak to zazwyczaj się dzieje dla większości z nas, kiedy my nie pracujemy z lękami.
i które gdzieś tam się akumulują w naszym istnieniu, w naszej formie pięknej, cielesnej przez wiele, wiele długich lat. Także kochani, ja Was naprawdę zachęcam do tego serdecznie, żeby wejść w ten tak bardzo ważny temat. Jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat, w niedzielę poprowadzę jeszcze ostatni darmowy webinar o godzinie 19:30. Za chwileczkę Wam wrzucę tutaj link jeszcze dla tych, którzy mieliby ochotę się przyłączyć do tego webinaru. Natomiast już w niedzielę też będzie aktywna sprzedaż, dostęp do programu trzytygodniowego, głębokiego, od lęku do zaufania, gdzie będziemy przechodzić przez wszystkie obszary i rejony właśnie pracy z lękiem, zgłębiania lęku, przechodzenia do miejsca zaufania i uczenia się żyć z tego miejsca zaufania, ze swojej autentyczności, z miłości do siebie. Bardzo dużo będzie też o pewności siebie, bo to jest jak najbardziej powiązane. I co? I przejdę teraz, kochani, do dzisiejszego tematu, który chciałam bardzo króciutko poruszyć. Nie będę tutaj się rozwijać, tak jak we wczorajszym live'iku, do którego też zachęcam, żeby zaglądnąć, bo myślę, że był ciekawy, ale trwał ponad godzinkę. Także dzisiaj króciutko, namierzając swoje projekcje lękowe, i tutaj nawiążę jedynie do dwóch z tych projekcji. Więcej z nich myślę, że poruszę właśnie w trakcie niedzielnego spotkania już w naszym zamkniętym gronie, w trakcie tego darmowego webinaru, natomiast no, zdecydowanie całość materiałów będzie jak najbardziej umieszczonych już w tym odpłatnym programie od lęku do zaufania, do którego stawiamy się 18 września, ci, którzy się stawiają. Natomiast jeżeli chodzi o projekcje lękowe, znasz coś takiego być może jak poczucie wyższości. Być może obserwujesz w swoim środowisku, że są takie osoby, które się wywyższają, tak, jest to dla ciebie ewidentne, lub też rozpoznajesz to w sobie, tak? Jeżeli rozpoznajesz to w sobie, warto się temu przyglądać, nie musisz tego nikomu zdradzać, bądź po prostu szczera, wejść w szczerość z samą sobą, bo to jest najcenniejsze i najważniejsze. I teraz, co to takiego jest ta wyższość? Dlaczego my to tak naprawdę przenosimy? No ona się przejawia w takim przekonaniu, tutaj gdzieś na górze głowy mamy tą myśl, mamy to wierzenie, że jestem lepsza niż inni, tak? I co takiego się dzieje wtedy z naszym życiem, z naszymi relacjami często? Oczywiście, jeżeli należymy do osób nieświadomych, to bardzo dobrze nam się pewnie nawet funkcjonuje wtedy, bo czuję się lepsza, odrzucam to, co jest poniżej mnie, nie dopuszczam do mojego życia, chodzę z tym noskiem zadartym w górę i być może jest mi nawet z tym dobrze, ale ja nie mówię teraz do osób nieświadomych, tak? Umówmy się, że tutaj na mój kanał zaglądają osoby, które już pracują ze sobą, które wiedzą, o co tutaj chodzi, także my jesteśmy ludźmi świadomymi i wiemy, że coś tutaj się w tym kryje i też wiemy, że taka postawa wpływa tak naprawdę destrukcyjnie na jakość naszego życia, wpływa na jakość naszych relacji, na to, jak jesteśmy odbierani przez środowisko, na szanse, które nam daje życie. Energetycznie dostajemy też zwrot takiej postawy do swojego życia. Także nie jest to zdecydowanie korzystne i warto się temu przyglądać. I co tutaj kryje się u podłoża? No, kto by mógł tutaj zgadnąć, co tutaj może kryć się u podłoża? Cześć Helenka, cześć Elunia, Basia. Fajnie, że jesteście. Madzia, Karolinka, Anetka, Asyja, Margo jest. Super, cześć kochane. No oczywiście tym kimś, tym czymś jest nasz ukochany pan lęk, tak? Jaki może być to lęk? Co ta projekcja bycia lepszą, wyższą? Co ona może chcieć nam tutaj zakamuflować, zatuszować, żebyśmy nie były tego tak świadome, żeby nie bolało, tak? Żeby nie było tego lęku, żeby tak nie bolało. Anetka pisze, niskie poczucie własnej wartości może, tak? Bardzo często to jest, wszystko tak naprawdę się sprowadza też do tego poczucia własnej wartości niskiego. I to, do czego bym się chciała odnieść, to jest projekcja, że tuszujesz odczucie, że jesteś, można powiedzieć, nieudacznikiem, tak? Że to jest taki lęk, że inni cię odrzucą, że się dowiedzą, kim ty tak naprawdę jesteś. Więc jeżeli ty najpierw, ty się wywyższasz i ty wypierasz ze swojego życia pewne grono ludzi, pewne sytuacje, bo ty czujesz się wyższa, to ty w tym momencie bardzo sprytnie i skrzętnie tuszujesz to, jak ty się tak naprawdę czujesz i czego ty tak naprawdę się boisz, tak? Ty boisz się w sobie przyznać, że na ten moment
masz właśnie niskie poczucie własnej wartości, czujesz się nieudacznikiem, czujesz, że ci nie wychodzi. I co więcej, boisz się, że inni się tego dowiedzą. Wiecie, jak to się często mówi? Ja zawsze się tego trzymałam, jeszcze jak pracowałam w środowisku korporacyjnym i były w moim środowisku było wiele takich osób, które były bardzo krzykliwe, wulgarne, często chamskie. I ja wtedy właśnie zaczęłam się gdzieś ocierać o tą wiedzę, że jest coś głębiej, że coś głębszego kryje się pod każdym takim zachowaniem. I rzeczywiście, oczywiście nie mogę jakby mówić za te osoby, bo nie wiem, co się w nich kryło, natomiast coś w tym jest, że im głośniejszy ktoś jest, im bardziej się pokazuje i wywyższa, tym mniejszy się czuje w sobie tak naprawdę. I komu tutaj to oceniać? Nie ma sensu oceniać tego, co jest na zewnątrz, ale to jest dla was zaproszenie, dla nas zaproszenie, żeby przyglądnąć się sobie, tym momentom, kiedy ja czuję się wyższa. I to nie znaczy, że ja mam siebie umniejszać, jeżeli robię coś, z czego jestem dumna, co tak bardzo sobie cenię. Pokazujmy to wtedy światu, tak? Bo tutaj też może wejść znowu jakby druga strona szali, możemy zacząć wchodzić wstyd i umniejszanie siebie, to absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby być w swojej prawdzie, swojej szczerości. Jeżeli ja robię coś, co wiem, czuję w sobie, tak jak ja teraz zrobiłam ten program od lęku do zaufania i godzinami nad nim codziennie teraz pracuję i jestem tak mega podekscytowana, bo jest taki cudowny i tak się nim bawię i tyle materiałów fajnych dodaję i nagrywam cały czas kolejne wideo, audio i wiem, że po prostu to jest coś bardzo cudownego, moja cudowna kreacja, to ja o tym mówię. Dawniej bym się wstydziła o tym mówić, bo bałabym się, że zostanę odebrana jako osoba przechwalająca się, wywyższająca się czy arogancka. W tym momencie mówię tylko o tym, co ma dla mnie wartość i czym chcę się podzielić z innymi osobami i każdy ma oczywiście tutaj prawo wyboru. Ale zauważmy te momenty, kiedy wchodzimy w wyższość dla samego faktu wchodzenia w tą wyższość. Kiedy obcujesz z kimś i nagle pojawia się w tobie ten impuls, który cię popycha, żeby pokazać, a popatrz, jaka ja tu jestem świetna. Kurczę, przecież my to dobrze znamy, tak? Kiedy zaczynamy wchodzić w tą jakąś taką rolę, która zupełnie nie jest dla nas naturalna. Popatrz to na mnie, popatrz, jaka tu ja jestem. I coś tam dogryziemy, coś tam jeszcze dodamy. Ktoś na przykład coś powie, my gdzieś już czujemy, jak bardzo się w tym kulimy, ale ten lęk przed zobaczeniem tego, że ja czuję się taka skulona i taka mała, jest tak ogromny, że ja nie chcę tego w sobie czuć i automatycznie włącza się ten mechanizm, okej, pokaż się, jaka ty jesteś świetna i coś dogryziemy na przykład tej osobie. A no wiesz, no rzeczywiście super to, co zrobiłeś, ale wiesz co, ja to już robiłam 1000 razy, dla mnie to już jest w ogóle easy peasy, zabawa po prostu, bo ja już tyle razy robiłam, tyle razy przerabiałam, a ty widzisz, że ta osoba się tym cieszy, I ty tak jakby umniejszasz ją, żeby pokazać, że ty jesteś o wiele wyżej, że ty już dawno przeżyłaś, to ty już to dawno przerobiłaś. Popatrzcie, jak często to jest z naszym rozwojem, tak? W naszych środowiskach rozwojowych, gdzie każdy idzie swoim tokiem, w swoim własnym tempie i wyobraź sobie sytuację, że tak cię cieszy, że znowu coś odkrywasz i zauważasz sobie, coś odchodzi, coś wypuszczasz, jest jakoś trochę już inaczej, lżej i mówisz o tym drugiej osobie. A ta osoba na przykład reaguje na to właśnie takim, a no ta, ja już to dawno przerabiałam, no wiesz, już to dawno, już w ogóle zapomniałam, że coś takiego było. Jak to jest, no, już pomijając jakby w jakim miejscu rozwojowym jest ta osoba, która tak mówi, ale my często nie wychwytujemy, to są te wszystkie zawiłości naszego ego, naszego rozwoju, dlatego warto o tym mówić, żeby po prostu się na tym nie łapać, bo to nie chodzi o rozgraniczanie złe, dobre, właściwe, niewłaściwe, tylko po prostu chodzi o samoświadomość i o świadomy wybór tego, czy chcemy działać z lęku ponownie i ponownie, bo tak jesteśmy wyuczeni, czy chcemy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wrócić do swojej autentyczności, uczyć się powracać do swojej autentyczności i działać ze swojej prawdy. A jak uczymy się tego i działamy z tego zaufania, ze swojej prawdy, to po prostu czujemy się lepiej, jesteśmy bardziej zadowoleni, spełnieni i też to życie jest dla nas po prostu przychylniejsze w każdym obszarze, także naprawdę, naprawdę warto. Jeszcze kolejnym takim przykładzikiem, już ostatnim i będę kończyć, jest taka postawa uprzedzenia. W pewnym sensie tutaj one wszystkie tak naprawdę się zazębiają, te postawy, mają wspólny mianownik, zdecydowanie im towarzyszy, niemniej jednak inaczej się prezentują w świecie i w stylu, w sposobie bycia. Także taka postawa uprzedzenia
może na przykład się przejawiać w tym, że ciągle podejrzewamy kogoś czy coś o jakieś nie takie intencje, o coś złego, że wszyscy są na przykład niebezpieczni albo nie tacy, nie za bardzo coś tego. To jest związane z silną oceną innych ludzi, z takim dzieleniem ich na gorszych i lepszych. I tak naprawdę ta projekcja również, ona wynika z bardzo niskiego poczucia własnej wartości. Ale co więcej, tutaj jest ogromny lęk. Dlatego, że my sami, mając taką projekcję, czujemy się gorsi, czujemy się słabsi. I my tak naprawdę, pod tym wszystkim kryje się ten lęk, ogromny lęk, dla mnie to jest jeden z przodujących lęków, przed odrzuceniem. Więc co my takiego wtedy robimy? My nie chcemy doświadczyć odrzucenia, więc my już na wstępie odrzucamy innych. Odrzucenie to jest w ogóle ogromny temat, który wynika z lęku i to jest w ogóle mój temat przewodni, ponieważ ja całe życie przenosiłam w sobie ten lęk i dalej jeszcze go odczuwam w niektórych sytuacjach, dlatego że on może się wiązać z różnymi mechanizmami i może mieć różne przejawy. Natomiast tutaj właśnie popatrzcie, jak sprytnie my sobie to w psychice potrafimy skonstruować i na tym potem funkcjonować w życiu, że ja tak bardzo boję się odrzucenia, więc ja sama będę odrzucać. Na przykład w związkach mi się to zawsze przejawiało budowanie muru, tak? Zawsze byłam panna niedostępna, albo już pani niedostępna potem po rozwodach i nikt nie mógł tak naprawdę do mnie dotrzeć, nie mógł być ze mną blisko. Ale to nie dlatego, że ja nie chciałam tej bliskości, bo tak naprawdę to, czego się najbardziej boimy, jest naszym najlepszym lekarstwem i tego najbardziej pragniemy, za tym najbardziej tęsknimy. Ja dopiero teraz, kiedy odważyłam się wejść w taką prawdziwą bliskość, intymność, prawdziwość przede wszystkim z drugą osobą, pomimo lęku, i ten lęk ciągle jeszcze potrafi powracać, ale już nie jest taki silny i ja wiem, jak już z nim obcować i być w tym zaufaniu, ja dopiero teraz widzę, że to pragnienie bliskości, takiej miłości, szczerości, bycia obnażoną wręcz przed drugą osobą, bycia z kimś prawdziwie, to było coś, czego ja pragnęłam całą sobą, a całe życie nie zdawałam sobie z tego sprawy, dlatego że było to tak świetnie zakamuflowane, właśnie tym lękiem przed odrzuceniem, przed byciem odrzuconą. I co najlepiej zrobić, żeby nie być odrzuconą? No w ogóle nie pozwalać sobie na to, żeby było coś, co sprawi, że ja mogę być odrzucona, czyli, czyli wszystko trzymać na dystans, nie dopuszczać niczego do siebie. Więc jednym z przejawów tego będzie właśnie uprzedzenie. Ja będę uprzedzać się do wielu ludzi i sytuacji po to, żeby za bardzo się nie zbliżać, żeby za bardzo w coś nie wchodzić, nie angażować się, bo wtedy zabezpieczam się już na wszelki wypadek, że jeżeli coś by miało odpaść czy odejść, to nie będzie tak bolało. To jest bardzo sprytny i bardzo tak naprawdę skuteczny mechanizm i bądźmy sobie za to wdzięczni, że coś takiego mamy wypracowane, dlatego że przez większość życia, kiedy nie byliśmy gotowi na to, żeby przyjąć do siebie świadomie, z otwartością, ogrom bólu odrzucenia, tego co nazywamy odrzuceniem, żeby naprawdę z tym być i tego doświadczyć, to było nam potrzebne, tylko że już nie jest dłużej potrzebne. I my widzimy, jak bardzo nas to potrafi blokować, wpływać na jakość naszego życia, naszych relacji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kochani, zostawiam was teraz z tymi dwoma zaledwie projekcjami lękowymi. Jest ich o wiele więcej, mam ich całą listę. Tak jak mówię, będę się dzielić w niedzielę na darmowym webinarze od lęku do zaufania o 19:30. Link wam tutaj dodałam w komentarzach, natomiast w ogóle na stronie Duch i Materia, w zakładce wydarzenia, tam są tylko teraz dwa wydarzenia podane. Jest właśnie ten webinar darmowy i jest potem też link do strony na program 3-tygodniowy od lęku do zaufania, który zaczynamy 18 września. To jest jedyna w tym roku edycja. Ona jeszcze nie jest w sprzedaży. Była przedsprzedaż, już mamy sporą ilość, liczbę uczestników, którzy przyłączyli się w przedsprzedaży jakiś czas temu, natomiast sprzedaż będzie uruchomiona teraz od webinaru niedzielnego przez pierwsze ileś tam naście, myślę, że 48 godzin będzie cena promocyjna, oferta promocyjna, dlatego warto wtedy z niej skorzystać, jeżeli myślicie o przyłączeniu się do tego bardzo głębokiego programu, który naprawdę pokaże wam całą tą podróż od lęku do zaufania i po prostu będziecie mieć już cały zasób narzędzi, będziecie wiedzieć, jak przez ten proces przechodzić. I tak jak mówię, ja prowadzę jeden program na rok, dlatego nie przegapcie tej edycji, bo potem zawsze przy każdym programie mam takie sytuacje, że wracają do mnie ludzie, że przychodzą już przy schyłku programu albo po jego zakończeniu i mówią: o kurczę, chciałam się przyłączyć, kiedy będzie kolejna edycja.
będzie dopiero za rok, tak? Dlatego łapcie to, kiedy jest, raz na rok każdy program. Kochani, dziękuję Wam bardzo, że tutaj byliście. Ja wracam do pracy nad materiałami i na webinar, i do programu. Także mam świetną zabawę, bo uwielbiam to robić, muszę przyznać. Życzę Wam cudownego dnia. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytanka, czy jakieś komentarze, dzielcie się tutaj, umieszczajcie. Też będę wdzięczna, jeżeli się podzielicie tym nagraniem u siebie. I też wiecie, co zauważyłam dzisiaj po raz pierwszy, nie wiem jakim cudem, bo wcześniej nie mogłam tego w żaden sposób namierzyć, na moim fanpage'u Duch i Materia można podobno dodawać już recenzje, opinie. Wcześniej tego nie widziałam w ogóle, tak naprawdę szukałam tej opcji, nie mogłam jej nigdzie znaleźć ani uaktywnić. A dzisiaj pojawiła się jakaś pierwsza opinia, także aż mi się serce radowało, jak to zobaczyłam, że to działa, że mam tą opcję. Dla tych z Was, zwłaszcza dla tych z Was, którzy już mnie znają od jakiegoś czasu i dla tych z Was, którzy już korzystali z mojego wsparcia, będę bardzo wdzięczna, jeżeli tam coś napiszecie od siebie. Nawet serduszko, nawet jedno zdanie, to jest coś ogromnego dla mnie, także z góry dziękuję i całuję Was serdecznie. Pięknego dnia. Buziaczki.